No siemano, widzicie tą tęczę piękną, słuchajcie, u mnie wiosna, na termometrze teraz 8,5, było 10, zaczął deszcz padać, to jest wiosenny, jadę pokłada, jadę go umyć, mam nadzieję, że kamera pokaże właśnie piękną tęczę, nawet podwójną widzę i nie wiem, czy to moja wada wzroku, czy tak jest, ale tak jest raczej, podwójna się zrobiła, jest pięknie. Siemano, ja tu przyszedłem na kłada, a tutaj leje, słyszycie? Kurde, powiem wam, że nieciekawie, ale chociaż bym chciał pojechać go umyć, bo jest unurany strasznie, po prostu strasznie unurany. Zaraz wam pokażę. Oto ten biały Raptor. No, sprawdzę, czy paliwo jest. Jak nie, to trzeba będzie pojechać. Uuu, trzeba nalać. Nie ma. Ale by mogło trochę przestać padać, to bym pojechał go umyć. Kurde, nawet teraz nie mam mowy, żeby go rozgrzać. Bez paliwa, żebym czasami go nie pchał na stację. Tego dlatego umyć, bo w przyszłym tygodniu ma klient przyjechać. Ale kurczę, jak tak napadało, to znowu będę uwalony, brudny. I wiecie co? Tutaj spodnie spaliłem ostatnio. Tak patrzę, czy tutaj jest kawałek materiału. No nie ma, a jakim cudem to spaliłem? Powiem wam, że perfekcyjnie tutaj skrzynia biegów wchodzi, nie? E10. No to nalejemy. Nie wybuchnie chyba, co? Paliwo. Dobra, żeby nie pomylić ropy, nie nalać. Czyli lejemy eko. Zbiornik mamy. Litrów 4,5. Teraz kwestia, czy mam pieniądze. Zawsze się tak wybieram. Że nie wiem, czy mam kasę. Ale to mnie znają to. Nie mam kasy. Mam. Dobra. Chusteczka.
Dzień dobry. Ja do tego potwora. 28. Taką pogodę. No a co? Trzeba jeździć kładem. Trzeba go trochę rozruszać. No. Jadę na myjnię. Gdzie? No przecież padł. Umyję się. Proszę? Umyję się sam. Nie, jest unorany od błota. To nie da rady. No bo mnie. Dzięki. Zaraz spali na miejscu, nie? To do widzenia. No do widzenia. Te sympatyczne panie ze stacji by się na pewno dołożyły do paliwa. Jakby kasy nie było. O jeny, i to jeszcze jak wieje. Widzicie co? Przyjedzie gościu go oglądać, chce go kupić, ale ja mu mówię, że ja nie wiem, czy ja go chcę sprzedać, a on mówi, że no przyjedzie. Ja mówię, dobra, no niech przyjedzie. Tylko mówię mu, nie ma żadnych negocjacji, albo daje. Albo nie sprzedaje. Ja to najchętniej to bym go dla Kuby zostawił. To są sprzęty, które kurde się nie starzeją. Gorzej jak po umyciu nie odpali, nie? Na błyszczanie.
na błyszczanie jej po deszczu, nie? I jeszcze przez te błoto tam przejechać. Kurde. Trochę lipa. Thank you.
wam takiego układa, każdego układa, nie? To można tyle siana wrzucić, że po prostu w palecie nie mieści. Niekończąca się historia i skarbonka. Pierdołach, dodatkach jakiś, nie, ale porządny wydech, dobry dolot powietrza. O zawieszeniu nawet nie wspomnę, to to już jest najdroższa sprawa. O, tu się trochę koła opuką, a tu już wszystko brudne. Ale na pewno lepiej wygląda niż wygląda. To ten szperacz, powiem wam, fajnie wygląda. Fajny jest. Lepszy niż te takie długie listwy. Nie no, muszę przejechać się, jak już będzie sucho, kurczę, nie będzie padało. A taka pogoda właśnie była, a się zmieniła. Nara, hejos.